Odcinek trzeci. Pstryczek od rządu i po kasie. Miasta i gminy za oświetlenie ulic w latach 2016-2019 płaciły po około 900 milionów złotych. W roku 2020 zapłaciły 1 100 000 000 zł. W roku 2021 1 150 000 000, a w roku 2022 aż 1 400 000 000 zł. W roku bieżącym będzie to już blisko 2 miliardy złotych. Jednocześnie miasta często nie mogą wymieniać oświetlenia na LED-owe, bo blokują to państwowe spółki. Straci samorząd, stracą mieszkańcy, zyskają rządowe spółki, wyłączone latarnie, zamknięte baseny, ograniczone kursy komunikacji miejskiej. Oto konsekwencje polityki energetycznej dla polskich miast. Choć prąd nie jest wyjątkiem i wszystko drożeje, według rządu ponoć zarabiamy więcej. Jakoś tego nie czujesz? Cóż, a twoje miasto? Wydatki rosną, a dochody, pieniędzy na świadczone mieszkańcom usługi jest coraz mniej. Dochody gmin z PIT zmalały średnio o 24% w 2023 roku w stosunku do poprzedniego roku. To kolejny pstryczek rządu, który postanowił osłabić finanse twojego miasta. Rządowa polityka ogranicza środki samorządów, doprowadzając budżety do skrajnie trudnych sytuacji. To nie ściema. Pstryk!